System, który zamontowany jest na moim kurniku, pozyskałem między innymi dzięki współpracy z Ekoplonem, który niejako sfinansował mi zakup tych paneli chłodzących. Tworzymy różne programy lojalnościowe mające na celu ułatwienie pracy hodowców z ich obiektami, między innymi przez montaż takich systemów chłodzących jak ten na tym kurniku. Chciałem pokrótce opowiedzieć, jak ten system działa. Jest to bardzo system prosty, ale może dlatego genialny, jeśli chodzi o działanie. Na wlotach powietrza założone są panele chłodzące. Panele zasilane są od góry wodą z sieci, do której tłoczy je pompa znajdująca się tak w połowie kurnika, jak widać w tej studni brązowej. Ta woda pod ciśnieniem spływa po tych panelach, a następnie wraca tymi dolnymi rurami z powrotem do tej studni. Czyli praktycznie wykorzystujemy tą wodę w 100%, bo tracimy jej tylko tyle, ile zostanie odparowane w trakcie chłodzenia. Cały system wentylacyjny, robiąc podciśnienie, wciąga nam to powietrze chłodne, schłodzone przez tą wodę w panelach, do kurnika. Dzięki temu dzisiaj mamy różnicę temperatur. 35 stopni na dworze, w tej chwili na kurniku mamy temperaturę 25,9. I myślę, że ten system jest po prostu na dzisiejsze warunki genialny. Ja nie widzę lepszego rozwiązania. Cześć, Robert. Cześć. Nie, zobacz. 35 stopni na zewnątrz. Te kury to mają chyba lepiej od nas dzisiaj. Teraz tak.